czyli zakup euro i dolarów, jest obecnie w Rosji najpewniejszą inwestycją. I trzymanie tego w domu. Pod żadnym pozorem nie trzymanie tego w banku. Mają nowe pomysły, czyli że będą ludziom dawać kredyty w rupiach i lokaty będzie można otwierać w rupiach. No tylko, że chętnych nie ma. Jeżeli chodzi o rynki światowe, obecnie większym problemem jest ryż, a nie pszenica. Tylko, że o tym się nie mówi. Bo myślę, że świat nie jest czarno-biały. Tak? To znaczy nie jest tak, że za chwilę rosyjska gospodarka się załamie i nie jest tak, że ona ma się świetnie. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Kciuki dla przyjaciół naszego kanału. Kciuk dla Zarysu, który wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Dziękuję bardzo. Całymi ciężarówkami, a my pomagamy. Kciuk dla biblioteki cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Pora zadbać o formę z KFD. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Paweł Jeżowski, znawca ekonomii Rosji, autor kanału YouTube'owego Kremlinka Show i strony internetowej bloga Ekonomia Rosji. Czołem! Dzień dobry, Piotrze. To już widzimy się po raz drugi w realnej, ale dzieje się, drodzy Państwo. Będziemy dzisiaj rozmawiali po pierwsze o krachu i upadku rubla, po drugie o wojnie ukraińsko-rosyjskiej, o zboże, no ale ogólnie o opłakanym stanie rosyjskiej gospodarki. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, to przygotowując się do naszej rozmowy, wszedłem na portale, okazało się, że polskie służby zatrzymały dwóch Rosjan, którzy rozlepiali nalepki Wagnera w Polsce. Trafiło to na czołówki portali. Nie sądzisz, że to trochę przesada? Czy to nie jest jakaś taka pierdoła? Nie. Znaczy, no ja uważam, że tutaj każde jak gdyby akcje, które Rosjanie robią, jeżeli chodzi o Polskę, z punktu widzenia rosyjskiego są dosyć istotne. Polskie jak gdyby działania, no tutaj uważam, że są adekwatne. Dobrze, że te osoby złapano. Nie uważam, żeby to była jakaś przesadzona akcja. Też nie widzę, żeby tutaj jakoś to było mocno nagłaśniane przez rząd. Po prostu złapano te osoby i tyle. Słuchaj, tylko wiesz, interesuje mnie taka sprawa, kiedy tyle uwagi poświęcają temu media, czy ta akcja mogła odnieść jakiekolwiek znaczenie? To znaczy, czy nalepka z napisem dołącz do grupy Wagnera mogła w Polsce spowodować znalezienie chociażby jednego ochotnika? W Polsce nie, ale wiesz, to by zostało przedstawione zupełnie inaczej w rosyjskich gazetach. Pamiętaj, że bardzo często przedstawiane jakieś niszowe gazety, które nawet w Polsce nie wychodzą, a są po polsku, są potem przedstawiane w rosyjskich mediach jako ważne polskie gazety, tak, które na przykład publikują informacje antywojenne. Na przykład ja nie spotkałem się za dużo w polskich mediach na temat jakiejś rosyjskiej propagandy, która wspiera Rosję. Natomiast jeżeli się słucha rosyjskich mediów, to co jakiś czas są informacje, że niektóre polskie gazety są anty, powiedzmy, ukraińskie czy prorosyjskie. A więc no, taka akcja myślę, że zostałaby zupełnie inaczej przedstawiona. Na przykład, że to obywatele polscy, tak? Tudzież, że obywatele, na przykład, nie wiem, rosyjscy są w jakiś sposób dyskryminowani. No trudno mi przewidzieć, tak? Natomiast no jakiś sens tego był, tak? Nie sądzę, żeby to był jakiś wygłup, tak jak się to próbuje też przedstawić przez niektórych. Dobrze, tyle jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o ten news. Dwóch obywateli Rosji zostało zatrzymanych, trwają postępowanie wyjaśniające, a tymczasem my już przechodzimy do rozmowy o ekonomii Rosji. Zanim zadam pierwsze pytanie, to najważniejszy kciuk historii realnej. Widzowie, dziękuję, że oglądacie nasz program, dziękuję, że wspieracie kanał Historia Realna. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, red, izbet i książki. I przypominam, że walczymy o 600 tysięcy subów, brakuje już niewiele, także zachęcam do subskrybowania kanału, to jest tylko jedno kliknięcie, a wielka dla nas pomoc.
No więc cóż, zacznijmy od podstawowego pytania, jaki jest dzisiaj kurs rubla w stosunku do dolara? No jeżeli chodzi o dzisiaj, no to przekroczyliśmy 101. Można powiedzieć, że jeden rubel to jest już mniej niż 1 cent. No to działa dosyć silnie na wyobraźnię. No i mamy spadek, słuchaj, no ponad 60-70%. Gorsza sytuacja jest na euro, bo tam dzisiaj jest spadek, inaczej wzrost euro w stosunku do rubla ponad 3% już. Jeżeli patrzymy rok do roku, no to ponad 70%, a jeżeli popatrzymy na ten najniższy wskaźnik rubla, no to już jest ponad 80%. I tutaj nawet nie chodzi o to, że to rubel na tyle się osłabił, tylko bardzo niekorzystnie działają zawsze na gospodarkę tak duże wahania w krótkim czasie. Bo w zeszłym roku, tak jak pamiętasz, mieliśmy sytuację, kiedy rubel się umacniał. To nie było korzystne dla gospodarki, bo w krótkim czasie bardzo mocno się, najpierw się osłabił, potem się umocnił i potem mamy sytuację taką, że od zeszłego roku, od jesieni zaczął się osłabiać rubel i jeżeli chodzi o wiosnę, no to mieliśmy sytuację, że jeszcze mocniej się osłabił i mamy takie turbo, jeżeli chodzi o wakacje. W krótkim okresie czasu ten rubel bardzo słabnie, przez co mamy w tym momencie dosyć wysoką inflację w Rosji. Znaczy tą nieoficjalną, bo ta oficjalna jest niższa niż w Polsce. Oficjalna inflacja według Rosstatu to jest 3%. A nieoficjalna jest 10-krotnie wyższa. A tutaj wielokrotnie o tym mówiliśmy na Kremlinka Show, jeżeli ktoś, to jest dosyć ważne, jeżeli ktoś przypomni sobie informacje z zeszłego roku, kiedy mówiliśmy, że należałoby osłabić tego rubla, żeby poprawić wyniki, że on się zbyt mocno umocnił i korzystając z dobrych wyników wtedy na ropie i na gazie należałoby go osłabić. Rząd wtedy się nie decydował na to, dlatego że miał pomysł na tak zwanego petrorubla i zmuszał podmioty europejskie do tego, żeby płacić za gaz w rublach, przez co ten rubel się umacniał. Potem wszyscy z grubsza przestali płacić za ten gaz, potem tego gazu już nie było, a potem mieliśmy 2023 rok, no i ten rubel cały czas stacza się po takiej równi pochyłej, już można powiedzieć bez interwencji rządu. I jest to obecnie dla rosyjskiej gospodarki bardzo niekorzystne. Słuchaj, czyli dzisiaj mamy sytuację naprawdę niesamowitą, to znaczy jeden rubel jest wart jednego centa, nawet troszeczkę mniej. Mniej już. Mniej, no właśnie, ale żeby pokazać, jaki jest upadek tej waluty, no to chyba trzeba powiedzieć o tym, jaki był kurs przed wojną, kiedy rubel był najmocniejszy. Wiesz co, no to było 70 kilka rubli za dolara. W tym takim najmocniejszym było 60, tak zależy. Kiedy patrzyło, no bo waluta, wiesz, ma to do siebie, że jest zmienna. No dobrze. Nie jest tak, że mieliśmy stały kurs. Nie? Te wiadomości doprowadzają Rosjan niektórych do szału. Jednym z nich jest Sołowiew, słynny propagandysta, który dostał amoku w telewizji i mówił, że cały świat się z nas śmieje teraz, ponieważ, drodzy Państwo, uwaga, rubel jest jedną z trzech najsłabszych walut obecnie na całym świecie. Obok peso argentyńskiego i liry tureckiej. W Turcji już w ogóle galopuje potężnie inflacja. Natomiast przyczyna. Rozumiem, że jednym słowem wojna. Tak, ale jak gdyby bezpośrednią przyczyną, o której się nie mówi w polskich mediach, a o której często mówimy właśnie na Kremlinka Show i kilka powstało na ten temat artykułów, to jest przede wszystkim dodruk. Na ten moment pojawiło się, słuchaj, około 3,8 biliona świeżo wydrukowanych rubli. Teraz to jest łatwo, wiesz, przeliczyć na, no bo to jest jak gdyby 1 rubel, 1 cent amerykański, a więc tyle oni dodatkowo wydrukowali. To są świeżo wydrukowane i to jest głównie maj, czerwiec, świeżo wydrukowane ruble. Przypomnijmy, że mniej więcej mamy podobną dziurę budżetową
troszeczkę mniejszą, a więc oni wpompowali w gospodarkę więcej niż mają dziurę budżetową i dodatkowo upłynili już w tym momencie swoje rezerwy walutowe na poziomie, jeżeli chodzi o pierwsze pół roku, 1,6 biliona rubli. I w tym momencie bardzo mało zostało, jeżeli chodzi o rezerwy walutowe, bo oni mają na ten, albo inaczej mieli do któregoś momentu, bo teraz już jest mniej, 282 miliardy juanów. To jest też powiedzmy 3 biliony rubli. A więc mieliśmy taką sytuację, że oni nie byli w stanie w tym roku sfinansować swojego długu wewnętrznego z tak zwanego Funduszu Dobrobytu Narodowego, tylko po prostu musieli wypuścić na rynek wydrukowane ruble. I to jest główna przyczyna. Natomiast Rosjanie, jak i również zachodnie media, podają, że główną przyczyną są ceny ropy i gazu. I jest to, było to istotne na początku roku, natomiast no teraz główną przyczyną tej dewaluacji no to są wydrukowane pieniądze i drugi element, czyli pewna spirala inflacyjna. To znaczy ludzie widzą, że ten rubel się osłabia, to jak gdyby lecą do kantorów, próbują kupić te dolary i euro, przez co ten rubel bardziej się osłabia. Mamy teraz sytuację taką, że obecnie jest 4 razy więcej gotówki na rynku, czyli zarówno to, co rząd wydrukował, jak i ludzie powyjmowali z banków. Czyli mamy taką dosyć niepokojącą sytuację na pograniczu pewnej, można powiedzieć, delikatnej paniki. No tak, no bo to jest trochę tak, że dla przeciętnego człowieka zjadacza chleba, jeżeli zarabia w rublach, a na przykład chcesz jechać na wakacje na zachód, czy do Turcji, no to zaczyna się gruby problem. No bo z każdym dniem te twoje ruble są po prostu mniej warte i mniej możesz kupić za granicą, tak? Tak, ale jeszcze jest, wiesz, taka rzecz, że jeżeli kupiłeś je w styczniu i ty widzisz, że te twoje oszczędności wzrosły lub utrzymały swoją wartość, no to co robisz? No znowu kupujesz, wyciągasz następne ruble, jeżeli je masz, i kupujesz, bo to jest najpewniejsza inwestycja, czyli zakup euro i dolarów jest obecnie w Rosji najpewniejszą inwestycją i trzymanie tego w domu, pod żadnym pozorem nie trzymanie tego w banku. O, a dlaczego? Dlatego, że mówi się o tym, znaczy po pierwsze mieliśmy różnego rodzaju ograniczenia wprowadzone w zeszłym roku, czyli jeżeli miałeś na przykład dewizy, to powyżej pewnej kwoty te dewizy, 10 tysięcy dolarów powiedzmy, powyżej pewnej kwoty te dewizy mogłeś wypłacić jedynie w rublach. No i teraz mówi się, że prawdopodobnie wszyscy się boją, że sytuacja się powtórzy, a są nawet rosyjscy ekonomiści, i o tym też pisaliśmy ostatnio właśnie na Ekonomii i mówiłem podczas live'a na Kremlinka Show, że jest pomysł, tak jak za komuny, czyli zakazać. Czyli jeżeli posiadasz jakiekolwiek dewizy, no to nastąpi totalna dedolaryzacja, czyli nie będziesz mógł. No ale poczekaj, ale to ma swoje konsekwencje. Jeżeli masz euro albo dolar, jesteś obywatelem Federacji Rosyjskiej i trzymasz je w skarpetce w domu, to domyślam się, że włamania w mieszkaniach w Moskwie i w Petersburgu teraz będą się nasilały, bo wszyscy wiedzą, że wszyscy mają kasę w domu. Ogólnie przestępczość w Rosji się nasiliła. No a więc to jest też jeden z większych problemów. No i to akurat jest ściśle związane z prowadzoną wojną. Ponieważ ci weterani wracają do domu i coś muszą robić. Oczywiście, oczywiście. Szczególnie widzieliśmy to w przypadku weteranów grupy Wagnera wyciągniętych z więzień, którzy potem dochodziło do zabójstw własnych żon. Jakiś widziałem taki filmik z masakry w pociągu, gdzie facet pociął ludzi, współpasażerów, krew na ścianach, jakaś makabra. Natomiast przejdźmy teraz do tych konkretnych powodów załamania rosyjskiej waluty i skutków, bo być może zaraz się dowiemy od Pawła, czy to jest bardzo zła wiadomość dla Rosji, czy średnio zła. Natomiast sankcje, bo to jest taka rzecz, o której wiesz, mówi się cały czas, to znaczy
Rosja stoi gazem i ropą, no i część rynków, te zachodnie rynki, zostały zamknięte dla rosyjskich surowców. Czy to jest w jakiś sposób powiązane z inflacją i z ceną rubla? Częściowo tak. I tak jak mówiłem, na początku roku to miało największe znaczenie, styczeń, luty, bo wtedy Rosja zamieniła tych dobrych, powiedzmy, klientów europejskich na tych kiepskich azjatyckich. To znaczy miała dobrych klientów, którzy płacili właśnie w euro głównie, ewentualnie w dolarach, no i zamienili na głównie klientów z Azji, czyli Chiny, Indie, powiedzmy Tajwan, no i tam jakiś mniejszy Bangladesz, Pakistan. No i te kraje już nie płacą, znaczy częściowo jeszcze płacą w dolarach, o czym się mniej mówi, natomiast w większości płacą w juanach i to jest jeszcze okej, natomiast Indie płacą w dużej mierze w dirhamach i w rupiach. No i tu jest problem, bo Rosjanie nie mają co zrobić z tymi rupiami, bo mają za mały w tym momencie import towarów z Indii. Oni jakiś czas temu sobie wymyślili, wiesz, że będą wymieniać, czyli rupie wymienią na ruble. Tylko, że jest problem, bo powiedzmy mają dziesięciokrotnie, a nawet już więcej, kilkanastokrotnie wyższy eksport tej ropy i węgla do Indii niż towarów, które sprowadzają. No i ostatnio wymyślają takie, mają nowe pomysły, czyli że będą ludziom dawać kredyty w rupiach i lokaty będzie można otwierać w rupiach. No tylko, że chętnych nie ma. Wiesz, oni mają, słuchaj, 50 miliardów w rupiach, 50 miliardów dolarów w rupiach mają. No to jest dosyć duża ilość. Też nie chciałbym mieć lokaty bankowej w rupiach. W juanach to bym się jeszcze może zastanowił, ale... Tak. I Rosjanie, słuchaj, są podobnego zdania niż ty. Lokaty w juanach cieszą się dużą popularnością, zaczynają się cieszyć, no bo tutaj raczej szansy nie ma, że ci zabiorą te pieniądze. Natomiast no, najchętniej obecnie Rosjanie kupują euro i dolary. No dobrze, to teraz jakie jest wyjście, bo bez wątpienia rosyjski bank centralny, rosyjscy ekonomiści myślą o tym dużo. Co robić? No, krótko mówiąc, bo dużo się mówiło o tym, że no dobrze, zamknęły się rynki zachodnie dla gazu, Europa Zachodnia gazu nie bierze, no ale przecież co za problem, sprzedamy do Indii. Co za problem, sprzedamy do Indii, nie można. Do Bangladeszu, ale okazuje się, że problem jest, bo oni nie chcą płacić w dolarach, tylko w bezwartościowych jakichś papierkach. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Czy Rosja ma jakiś pomysł? Wiesz co, w piątek było takie spotkanie rządu rosyjskiego i ono było dosyć takie ciekawe, bo po raz pierwszy nie brał udziału Putin, a miały być omawiane sukcesy rosyjskie. A o co chodzi? No mamy dane za drugi kwartał 2023 roku. No i tutaj jest, słuchaj, dosyć wysoki wzrost produktu krajowego brutto. No i Rosjanie mieli, jak gdyby było posiedzenie banku centralnego i rządu. To znaczy była Elvira Nabiullina, tak, i jej zastępca oraz przedstawiciele rządu, głównie Ministerstwo Finansów, no i te gospodarcze resorty. No i mieli omawiać na tej oficjalnej części sukces. No okazało się, że wyglądało tak, że premier pomylił wzrost, bo podał, że wzrost za drugi kwartał był 4,6, a według Rosstatu był 4,9. A więc to jak gdyby pokazuje, że to nie było głównym celem tego spotkania, bo była jeszcze część tak zwana utajniona, gdzie rozmawiano, w jaki sposób sobie poradzić z obecną ceną rubla, co zrobić. No i teraz wszystko wskazuje, że już 15 września stopy procentowe pójdą w górę. I tutaj się mówi o wzroście o 2 punkty procentowe, 1,5-2 punkty procentowe nawet, czyli będą mieli dwucyfrową znowuż wartość. Oni ostatnio zwiększyli o 1 punkt procentowy z 7,5 na 8,5. Zapowiedzieli, że zwiększą na 9,3, natomiast teraz się mówi, że zwiększą prawdopodobnie powyżej 10. Tylko, że może to być niewystarczające. Bank centralny jak gdyby wskazuje, że to, co należy zrobić, to ciąć wydatki. Tylko, że wiesz, jaki jest problem. Wojna kosztuje.
Wojna kosztuje, wiesz, oni wydają prawie 40% swojego budżetu na wydatki zbrojeniowe. Wiesz co, jest jeszcze jeden problem. Firmy zbrojeniowe od maja tego roku, maja, czerwca, to pisałem o tym wielokrotnie, dostają zwiększone zaliczki. Kiedyś te zaliczki w zeszłym roku to było 30% wartości zamówienia, a teraz z góry dostają 50 na dzień dobry, a w niektórych przypadkach 90% zamówienia. Czyli wiesz, oni produkują na przykład rakiety, te rakiety dostarczą na jesieni lub w styczniu przyszłego roku, natomiast 90% wartości tego zamówienia już dostają. No dobrze, wiesz co, tylko przychodzi mi do głowy taka rzecz, że kiedy powiedziałem, że Rosja za dużo wydaje, przez co powiększa się dziura budżetowa, a głównie wydaje na wojnę, no to wniosek, jaki się nasuwa każdemu, jest prosty: kończyć wojnę. Czyli z ekonomicznego punktu widzenia w zasadzie Rosja powinna siadać jak najszybciej do stołu rozmów pokojowych albo rozejmowych. I takie wytyczne dał bank centralny. Natomiast ostatnio bank centralny, znaczy nie wprost, tak, bo on jak gdyby powiedział o zmniejszeniu właśnie drastycznym wydatków, co jak gdyby zostało przeczytane przez władze jako, powiedzmy, zachęta czy taka sugestia do kończenia tej wojny. Natomiast obecnie bank centralny i pani prezes nie ma dobrej prasy u rządu i u Putina. No i dosyć dużo się mówi o wymianie. Dlaczego? No chodzi o to, żeby znaleźć kozła ofiarnego. Dlaczego ten rubel jest taki słaby? No i tutaj jak słuchałeś Sołowiowa, tak, czy innych propagandzistów, to wszyscy wskazują, że winny nie jest rząd, co ciekawe, a on robi te wydatki, tylko bank centralny, że nie umie zapanować nad kursem. No tak, no tak, oczywiście. Natomiast powiedz mi jeszcze, chciałem się upewnić, ale w internecie krążyły zdjęcia chyba z tego posiedzenia rządowego, o którym mówiłeś. Tak, ja to publikowałem. No właśnie, na twoim Twitterze to widziałem. Radość taka była. No właśnie, wszyscy mają takie posępne... Możesz pokazać. Pokażemy teraz państwu te zdjęcia, wszyscy mają posępne miny, rzeczywiście wystarczy na nich spojrzeć, żeby wiedzieć, że są problemy. Natomiast ja trochę poczytałem przed naszym spotkaniem i wiem, że zawsze w takich przypadkach w ogóle to jest tak, że można, jeżeli kończą się pieniądze, które przychodzą z innych rynków, można ich szukać na własnym rynku. I w jednej z analiz znalazłem taką informację, że Rosja dokręca śrubę podatkową, nakłada nowe podatki na oligarchów, na przedsiębiorstwa, duże, małe, no obywateli, czyli zwiększa obciążenia podatkowe. Ale powiedz mi, to jest chyba trochę taka spirala, to znaczy, że zwiększysz obciążenia podatkowe, no to zmniejszasz też innowacyjność i w ogóle produkcyjność gospodarki, w związku z tym wpływy z podatków są mniejsze, w związku z tym to jest... Na krótką metę, bo tu wszystko jest taka, wiesz, trochę jest taka gra. O te kilka miesięcy bank centralny jak gdyby przewiduje i to jest w najnowszym raporcie, że wojna nie potrwa według banku centralnego, to różne mogą być powody, dłużej niż 2 lata, czyli zakończy się najpóźniej w 2016 roku według nich. W 26. 2026, co ja mówię. W każdym, tak, tak, w każdym bądź razie dlaczego? No właśnie to, co powiedziałeś, no teraz jest kilka jak gdyby źródeł finansowania. Pierwszy, no to jest ten Narodowy Fundusz Dobrobytu, natomiast no tam pieniądze, są dwa typy pieniędzy. Jeden, no to są te juany, które posiadają, i drugi to jest złoto. Złoto jest trudniej upłynnić, szczególnie większą ilość. Juany są im potrzebne do stabilizacji, no i na rynek wewnętrzny. A więc trudno jest to pozyskać. Najłatwiejszą drogą obecnie to jest dodruk. No i nakręcanie spirali inflacji niestety. Drugą, no to jest pożyczanie wewnętrzne, bo o ile Rosja ma doskonałe, no i Rosjanie się tym chwalą, doskonałe wskaźniki, jeżeli chodzi o dług publiczny, to jest jeden problem, że obecnie Rosji nikt nie chce pożyczyć pieniędzy. O ile, jeżeli byłby pokój, no to oni by sobie pożyczyli, powiedzmy, od amerykańskiego banku, nie? Czy od chińskiego banku, czy jakiegokolwiek innego. Natomiast w momencie, kiedy prowadzą wojnę, no jest to na ten moment niemożliwe. Pożyczanie na rynku wewnętrznym to jest mniej więcej bardzo zbliżony proces do tego, jakby drukowali.
Dlatego ja wielokrotnie mówiłem, że lepiej, żeby drukowali niż pożyczali, bo konsekwencje będą tylko jak gdyby przełożone w czasie, bo to uderzy jak gdyby w te banki, w system bankowy rosyjski i w banki rosyjskie, a ich kondycja obecnie nie jest za specjalnie dobra również. No dobrze, słuchaj, rozmawiamy już ponad 20 minut. Jak Państwo widzą, sytuacja finansów Federacji Rosyjskiej jest odwrotna. Rubel dołuje, forsy nie ma. Nie ma gdzie sprzedawać za twardą walutę surowców, ale co, słuchaj, i to jest najważniejsze pytanie, z tego wynika? Bo niektórzy mówią, że nic z tego nie wynika. Jest 550 dni wojny, zaraz będzie. Ja pamiętam natychmiast po wybuchu wojny, półtora roku temu już, kiedy tylko nałożono pierwsze sankcje na Rosję, już czytałem, że Rosja za chwilę się wywróci finansowo, że za chwilę zbankrutuje, że na wojnę są potrzebne pieniądze, pieniądze i pieniądze, Rosja ich nie będzie miała i koniec. Tymczasem 550 dni minęło, Rosjanie cały czas wysyłają czołgi na Ukrainę, cały czas wojna, mało tego, dużo lepiej się Rosjanom na tej wojnie wiedzie niż w pierwszych miesiącach, kiedy sobie nie radzili, teraz ukraińską ofensywę zatrzymali. No to co, powiedz mi, czy jakie są konsekwencje tak naprawdę poważne dla Rosji, bo nie widać jakiegoś gigantycznego załamania i kolapsu rosyjskiej gospodarki. Wiesz co, bo na to jak gdyby troszeczkę źle patrzymy. Bo myślę, że świat nie jest czarno-biały, tak? To znaczy nie jest tak, że za chwilę rosyjska gospodarka się załamie i nie jest tak, że ona ma się świetnie. Jest tak, że ona ma się źle i to bardziej przypomina takie usychające drzewo. Tak? To myślę, że to ktoś dał kiedyś właśnie na Kremlinka Show takie porównanie. Myślę, że ono jest dosyć trafne. Dlaczego? Dlatego, że z każdym miesiącem ta gospodarka rosyjska ma się coraz gorzej. I największym zagrożeniem to nie jest w tym momencie nawet ten kurs rubla. Największym zagrożeniem, wbrew pozorom, to jest fikcyjny wzrost gospodarczy, który w jakiś tam sposób usypia rosyjskie władze i trochę też Zachód, a on jest związany z tym, że ten wzrost gospodarczy napędzany jest zbrojeniami. Kiedyś Rosja będzie musiała przestać się zbroić, zakończyć wojnę, czy ją wygra, czy ją przegra, nieważne, ale się kiedyś to zakończy. I te firmy będą musiały wrócić na rynek cywilny. Bo w tym momencie, ja o tym pisałem, zrobiłem taki artykuł, w zeszłym roku oni zakładali, że w 2023 produkcja wojenna zwiększy się czterokrotnie. Oni zakładali 300-400% wzrost. Jeżeli chodzi o ten rok, mają wzrost, jeżeli chodzi o produkcję zbrojeniową, kilkanaście procent, co i tak jest jakimś tam wynikiem. Natomiast firmy, które się zaangażowały w to, zwiększyły się 600-700%. Sporo firm, które wcześniej działały na rynku cywilnym, teraz pracują dla wojska. No i teraz zgadnij na miejsce tych produktów cywilnych, jakie produkty wchodzą. Z jakiego kraju? Chin. Z Chin, tak. I to jest największe zagrożenie i tym się bardzo martwią ci ekonomiści rosyjscy, którzy, że tak powiem, są bardziej mniej propagandowi, a bardziej rozsądni. Oni jak gdyby kreślą bardzo ciemne scenariusze, co się może wydarzyć po zakończeniu wojny, bo tam będziemy mieli bardzo silny zjazd, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto. Taki być może nawet porównywalny częściowo z tym, co się stało po zakończeniu II wojny światowej z Niemcami, kiedy oni spadli. Ty akurat to pamiętasz, tak? Oni spadli prawie 50%, jeżeli chodzi o 46-47 rok. I nie mieli to w momencie w 44-45, tylko właśnie po zakończeniu, no bo te firmy zbrojeniowe i wszystkie firmy, które produkowały dla armii, dla wojska, no musiały coś ze sobą zrobić, no i często bankrutowały. No i teraz te firmy rosyjskie, które nawet na przykład produkują odzież, czy produkują żywność, no będą musiały konkurować z tańszymi i lepszymi produktami gotowymi chińskimi. Już w tym momencie Rosjanie sprowadzają z Chin ponad 50% wszystkich towarów. Chiny są głównym partnerem, jeżeli chodzi o import. I to jest olbrzymie zagrożenie,
stawianie na jednego partnera i przede wszystkim dopuszczenie do takiej sytuacji, że produkty gotowe wyparły już w wielu dziedzinach. Motoryzacja całkowicie, tak, tam nie ma żadnej myśli rosyjskiej. Produkcja maszyn całkowicie, tekstylia całkowicie, tak, no masz jak gdyby po kolei będziesz szedł branża po branży i zobaczysz, że jeżeli chodzi o produkty gotowe, to Chiny wypierają produkty rosyjskie. Dlaczego? Właśnie ta dewaluacja rubla i jeszcze bardziej jest niekorzystna, bo komponenty Rosjanie skąd muszą ściągnąć? Bardzo często też z Chin lub z Europy. A jeżeli ściągają z Europy, no to jeszcze muszą zapłacić często za import równoległy różnego rodzaju pośrednikom. No i wychodzi drożej. Przez Turcję. Turcja kupuje, a potem sprzedaje. No i masz na przykład takie mikrochipy, nie? Sobie tam ściągasz. A powiedzmy jakiś procesor firmy X kosztuje przykładowo $100. W Rosji ten sam procesor kosztuje $400-500. Problem jest taki, taki bakszysz biorą 300-400%? Tak, dochodzą do takich, szczególnie tam, gdzie jest to używane dla wojska. No tak. Wiesz? Pamiętaj, że jak powiedzieliśmy, że 30-40% to są wydatki wojenne, no to teraz ta dewaluacja rubla uderza w przemysł zbrojeniowy. Dlaczego? No dlatego, że te komponenty po prostu są droższe. Nie, jeżeli liczymy je w rublach. A dostajemy od rządu kasę w rublach. Rząd nie płaci w dolarach. Powiedziałeś, że chińskie produkty wypierają rosyjskie, ale jest chyba jeszcze gorzej. To znaczy one też wypełniają tą lukę na rynku, która powstała przez sankcje. To znaczy znikają zachodnie produkty, a pojawiają się chińskie. To też jest dalszy krok w uzależnianiu Rosji od chińskiej produkcji we wszystkich możliwych sektorach. Tak, a może być jeszcze gorzej, bo jeżeli Chińczycy zdecydują się na dewaluację na jesieni swojej waluty, żeby zwiększyć swoją konkurencyjność, poprawić wyniki eksportowe, no to wtedy będziemy mieli 60% nawet. No dobrze, jeżeli chodzi o importowane towary z Chin. O kurczę, no to rzeczywiście jest totalne uzależnienie Rosji od Chin. Natomiast na to podstawowe pytanie, które wszyscy sobie zadają, to kiedy Rosja pod ciężarem sankcji, inflacji, problemów finansowych się wywróci? Odpowiadasz, że spokojnie, to jest długi proces, tak jak ze schnącym. I jeszcze to potrwa, natomiast wiesz, no trudno pewne rzeczy jak gdyby przewidzieć. Bank centralny twierdzi, że rosyjski, że to będzie 2026 rok, no oni zakładają, że sankcje do tego czasu potrwają, czyli czytaj, że wojna nie potrwa dłużej. Obecnie, wiesz, mamy też taką sytuację, zauważ, że bank centralny w ogóle nie reaguje i pozwala się dewaluować temu rublowi. Jaki jest powód? No nie mają funduszy na to, żeby reagować. Zresztą do tego się przyznali, że jeżeli by to zrobili, byłoby to bezsensowne, bo nic by nie dało, a jedynie by wydrenowało już istniejące takie te ostatnie rezerwy. No tak, ja przygotowałem trochę danych. Według medialnych doniesień dochody budżetowe Rosji spadły o 19%, PKB o 2%. Także wszędzie są strzałki czerwone w dół. Natomiast rezerwy dolarowe, które chyba 800 miliardów wynosiły na początku wojny, spadły o 50 miliardów znowu, ale na 594 miliardy dolarów. To znaczy, że Rosja ma forsę jeszcze na tą wojnę do 26. Nie, to jest właśnie sposób manipulacji. Czasami u nas, nawet u ciebie są goście, którzy czytają te dane. Ja rozumiem dlaczego. No bo to jak gdyby pokazuje, no bo Rosjanie tak publikują. Tylko zwróć uwagę, że oni mają rezerwy, mieli rezerwy ponad 600 miliardów, z czego ponad połowę jest zamrożone, z czego duża część stanowi złoto, z czego duża część stanowią, i to było zwiększane w zeszłym roku i w tym roku, papiery wartościowe rosyjskich firm. A więc jeżeli masz akcje Aeroflotu w tych rezerwach, a masz, czy obligacje Aeroflotu, czy obligacje Sberbanku, no to możesz sobie w ten sposób manipulować. Ja przypomnę jeszcze raz,
na ten moment dostępne rezerwy walutowe dla Rosji to jest 280, nawet mniej, bo to był odczyt powiedzmy sprzed półtora miesiąca, 283 miliardy juanów. Tak, to jest około powiedzmy 40 miliardów maksymalnie dolarów. Jeżeli patrzymy rezerwy, to mają właśnie w tych rupiach, nie? Te 50 miliardów. To są ich rezerwy. No to rzeczywiście, to już nie wygląda tak imponująco. Natomiast, co jest ciekawe w tej sprawie, drodzy Państwo, to jest to, że Rosja nie poddaje się, tylko odwrotnie, kontratakuje. Mam tu na myśli próbę, uwaga, mimo że jeden rubel to jest jeden cent, to Rosjanie próbują osłabić międzynarodową pozycję dolara, który jest właściwie podstawą systemu ekonomicznego świata. Większość rozliczeń międzynarodowych jest właśnie w dolarze. Tymczasem Rosjanie przechodzą właśnie chociażby z Chińczykami na juany, z Hindusami na rupie, ale uwaga, w ogóle jest ta grupa państw BRICS, do której należy jeszcze Brazylia, RPA, Chiny, Rosja i Indie. I w ogóle to jest taka chyba próba podważenia dominacji dolara. My teraz będziemy między sobą, no jednak pięć bardzo potężnych gospodarek, w naszych własnych walutach się rozliczać. Powiedz mi, czy to jest, to ma sens w ogóle? Czy to ma szansę powodzenia? Z tych krajów można powiedzieć, że jedynie Chiny mają obecnie na tyle silną walutę, która jest używana. Pozostałe kraje się nie liczą. I bardzo ciekawa sytuacja jest w rozliczeniach na przykład za zboże, a nie tylko za zboże, pomiędzy Rosją a krajami afrykańskimi. Rosja sobie wymyśliła, że kraje afrykańskie będą się rozliczać w juanach. Czyli jeżeli będą chciały coś sprzedać, kupić, no mogą oczywiście jeszcze w rublach. Ale żeby się rozliczać w rublach, to oni sobie wymyślili zresztą, że za część zboża, które będą kupować, narzucą krajom afrykańskim to, co próbowali narzucić krajom europejskim, żeby jeszcze poprawić wyniki tego rubla. Tylko, że to nic nie da. No bo tutaj jak gdyby te kraje afrykańskie nie są za bogate, no i to nie są jakieś duże kwoty. Natomiast oni sobie wymyślili, że te kraje afrykańskie, szczególnie tam, gdzie jest grupa Wagnera, muszą płacić w rublach za pszenicę i za tam inne zboża. I jak to będzie wyglądać? Będą przelewać do rosyjskiego banku juany. Te juany będą po kursie bankowym wymieniane na ruble. I teraz ci producenci rosyjscy nie będą dostawać juanów, tylko będą dostawać ruble za to zboże. No tak, a Rosja będzie miała juany, za które będzie mogła kupować towary w Chinach. Ale uwaga, to znowu jest zamknięte koło, bo się jeszcze bardziej będzie uzależniała od Chin. Wiesz, tak z geopolitycznego punktu widzenia, jeżeli wojna na Ukrainie miała rzeczywiście, tak jak planował Putin, wzmocnić mocarstwową pozycję Rosji, no to de facto spychają do roli wasala Chin. Pamiętasz, co pół roku temu mówiliśmy u ciebie, właśnie jak występowałem? Poczekaj, pół roku mówisz? No gdzieś tak chyba. Matko, ale czas zasuwa. Ja myślałem, że to było ze dwa miesiące temu, kurczę. Nie, chyba z pół roku temu było. No mówiliśmy o tym, że ta wasalizacja będzie postępować. No i zobacz, no trudno jak gdyby się z tym nie zgodzić. No tak, ale interesujące jeszcze, zanim przejdziemy teraz już do zboża, to jest sprawa tej dedolaryzacji i de facto, jak mówisz, wprowadzenia juana do części obrotów finansowych, to się wpisuje w ogóle w próbę Chin zmiany jednobiegunowego świata zdominowanego przez Amerykanów politycznie, gospodarczo i walutowo właśnie i wprowadzenie drugiego systemu i zamiany świata na dwubiegunowy. Z jednej strony Amerykanie z dolarem, a z drugiej strony Chińczycy z juanem. I wygląda na to, że na polu gospodarczym nawet nie, że to Chińczykom idzie chyba. Zobaczymy, jak będzie na jesieni, bo jeżeli Chińczycy staną przed takim trudnym dylematem, ze względu na słabe swoje wyniki, będą musieli rozważyć osłabienie własnej waluty. I jeżeli ta waluta się osłabi, na przykład na jesieni, to uderzy to częściowo rykoszetem w te kraje, które posiadają jakieś rezerwy w tych juanach, na przykład w Rosji. Poczekaj, przepraszam, a
Teraz coś przypomniałem. Wiesz co, tak mi nagle jak powiedziałeś, to żarówka się zapaliła w głowie. Czy Polska nie robiła też jakichś zakupów juanów swego czasu? Nie, my nie mamy dużej ilości juanów. Jakieś kredyty? My nie mamy. Coś, pamiętam, lokaty? Wiesz co, były kredyty, ale jeżeli chodzi o rezerwy, to trzymamy głównie w euro i w dolarach i złoto. Dobrze, to jestem w takim razie, czuję się bezpieczniej. Natomiast dobrze, to drodzy Państwo, tyle jeżeli chodzi o kwestię rubla, który osiągnął rekordowo niski poziom i gospodarki rosyjskiej, która wbrew pozorom jest bardzo mocno poobijana w wyniku tej wojny. A teraz drugi duży temat ekonomiczny, na który się dzisiaj umówiliśmy z naszym gościem, wojna o zboże. Zacznę od dosyć takiego, sensacyjnego obrazka, mianowicie okręt rosyjski na Morzu Czarnym, Wasyl Bykow, wydał strzały ostrzegawcze do wielkiego transportowca cukru Orkan, który płynął pod banderą Palau do Izmailu, ukraińskiego portu. Możemy zobaczyć, drodzy Państwo, film, na którym widać, że został dokonany zatrzymanie tego statku, abordaż ze śmigłowca K-29. Tych 8 członków załogi zostało posadzonych po turecku na środku pokładu. Jest to jakiś, rozumiem, element tej właśnie blokady morskiej, jaką Rosja założyła na Ukrainę. I powiedz mi, jest jedna strona, to jest oczywista, zablokować Ukrainie dostęp kasy z handlu zboża, ale jak rozumiem, Rosja miałaby ochotę zastąpić Ukrainę ze swoim zbożem na tych. Tak, zrobiliśmy taki duży temat dotyczący właśnie wojny tej, powiedzmy, zbożowej i pewnych nieporozumień, bo u nas się wydaje, nie wiem, cały czas się próbuje wmówić, że głównym tym celem to jest wygenerowanie jakiejś fali uchodźców i to nie jest jak gdyby główny cel Rosji. Głównym celem Rosji to jest, są jak gdyby dwa. Ten, który wskazałeś, czyli zastąpienie w wielu elementach ukraińskiego zboża rosyjskimi, zwiększenie wpływów w Afryce, ale przede wszystkim osłabienie gospodarcze Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że obecnie rolnictwo to jest ta gałąź gospodarki ukraińskiej, która najmniej ucierpiała i która, można powiedzieć, jeżeli chodzi o zeszły rok i ten rok, w miarę dobrze sobie radzi. Uderzenie tutaj w ukraińskie rolnictwo, które jest powiązane często też z zachodnimi korporacjami, dosyć mocno osłabi gospodarkę Ukrainy. I tutaj jeszcze musimy zwrócić uwagę na to, kto jest Ministerstwem Rolnictwa w Rosji. Ministerstwem Rolnictwa w Rosji jest Patruszew, tak? Przy czym nie jest to Nikołaj, tylko jego syn, który wielokrotnie przez wielu ekspertów jest wskazywany jako następca przyszły Putina i nowego reżimu. A więc tutaj Rosja w żaden sposób, moim zdaniem, nie odpuści, o tym wielokrotnie mówiłem, nie może sobie pozwolić na to, żeby Ukraińcy złamali tą blokadę. Myślę, że posuną się do tego, że będą ostrzeliwać cywilne statki i nie pozwolą, znaczy oczywiście gdzieś jest pewnie granica, tak, bo nie chcą wywołać wojny z NATO, natomiast dla nich jest to dosyć ważne, żeby ta blokada była skuteczna. No dobrze, Ukraińcy w odpowiedzi na rosyjską blokadę nałożyli własną blokadę, którą próbują egzekwować małymi dronami, ale oczywiście to jest bardzo sensacyjne, jak mały dron tam wbije się w maszynownię wielkiego tankowca rosyjskiego, jak to było ostatnio. Chyba dysproporcja siły środków na Morzu Czarnym jest taka, że jednak ta blokada rosyjska jest znacznie skuteczniejsza. No bez pomocy NATO czy Turcji, jako części NATO, Ukraińcy sobie nie poradzą. Pamiętaj jeszcze o dosyć silnym zaminowaniu tych wód. Tu obie strony się, jak gdyby, Rosjanie mówią, że to Ukraińcy minowali te dojścia, Ukraińcy mówią odwrotnie, wszystko wskazuje, że większość obecnych min, które są stawiane, to są miny rosyjskie. A więc ten proces jest jak gdyby bardzo ciężki i proces odblokowania tych tras żeglugowych dla statków handlowych będzie dla Ukrainy bardzo trudny. Jak,
O ile można powiedzieć, że niemożliwy, Rosjanie zrobią wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Znaczy wiesz, metodami militarnymi, no to się zgadzam, bo tych dronów musiało być nie 5, tylko 500, ale politycznie, czemu nie? Putin jedzie w sierpniu, czyli zaraz, do Turcji. Rzadki przypadek wizyty międzynarodowej. W RPA, pamiętacie państwo, chciał jechać, ale się bał, że go aresztują na mocy tam Międzynarodowego Trybunału Karnego listu gończego, który za nim został wysłany. Tu jedzie. I tematem numer jeden będzie właśnie porozumienie zbożowe, które w końcu jakiś tam sposób, bardziej lub gorszy, funkcjonowało przez dłuższy czas, teraz wygasło. Czy nie sądzisz, że Erdogan znajdzie sposób na wymuszenie na Putinie powrotu do porozumienia zbożowego i otwarcia żeglugi dla zboża Ukrainy? Wiesz co, nie można tego wykluczyć, natomiast osobiście byłbym mocno zaskoczony. Dlaczego? Dlatego, że w żywotnym interesie Rosji jest nie dopuścić do odnowienia tej umowy zbożowej. Dobrze, a powiedz mi, droga lądowa przez Polskę, czy tranzytem, czy w inny sposób, bo tu jest też inna dyskusja, zaraz możemy o tym porozmawiać, o co właściwie chodzi, no ale krótko mówiąc, tranzyt przez Polskę, przez Słowację, Rumunię, rozumiem, że to jest o tyle nierealne, bo drogi lądowe są po prostu droższe niż morskie, tak? Jeżeli Ukraina nie będzie miała wyboru, to przynajmniej część tego zboża będzie tak wysyłana. Zresztą już też była, to nie było tak, że wszystko szło tą drogą morską. Natomiast pamiętajmy, że wbrew temu, co się mówi, większość zboża docierała nie do krajów afrykańskich, tylko do krajów rozwiniętych. Czyli ukraińskie produkty spożywcze, nie tylko zboża, docierały głównie do Unii Europejskiej i do Chin. Oto byli tacy główni odbiorcy. No a te kraje afrykańskie tak naprawdę były podnoszone przez agendy ONZ i farowskie agendy, ponieważ one korzystały w jakiejś tam części ze zboża tego ukraińskiego. Natomiast dla Afryki to nie był jakiś game changer, jeżeli chodzi o to zboże. Pamiętajmy, że Afryka sobie doskonale obecnie poradzi bez zboża ukraińskiego i obecnie mamy sytuację taką, że ceny pszenicy cały czas są niskie i mamy nadpodaż tej pszenicy, jeżeli chodzi o rynki światowe. Obecnie większym problemem jest ryż, a nie pszenica. Tylko, że o tym się nie mówi. Tak, obecnie mamy problem niedoboru ryżu i tutaj nas to czeka prawdopodobnie na jesieni. Szczególnie, że mamy problemy, jeżeli chodzi o Indie i Tajlandię, jeżeli chodzi o produkcję tego ryżu. No i tutaj również, jeżeli chodzi o Rosję. No dobrze, to wiesz co, to może jednym zdaniem, bo już nie ma sensu, teraz już rozmawialiśmy w historii realnej na temat polsko-ukraińskich perturbacji zbożowych, no ale sprawa jest, do tego się sprowadza, że transfer przez Polskę, no ale gdzie? Bo jeżeli ukraińskie zboże ma zalać Unię Europejską, to po prostu nasze produkty będą niekonkurencyjne. Żeby był sens, tylko do Unii Europejskiej. No wysyłka jak gdyby z Gdańska do Afryki, no to jest bezsensowna. Dokładnie. I tu jest za drogo i nie ma takiej przebitki, wiesz, żeby to było opłacalne i dla Ukrainy, i dla Polski, no to trzeba byłoby się dogadać, że to zboże ląduje w Unii Europejskiej, po prostu. No i to obie strony musiałyby znaleźć pewne rozwiązanie, które by się opłacało i nam, i Ukraińcom. Moim zdaniem jest to możliwe, tylko pytanie, czy przed wyborami jest możliwe w Polsce i czy jest możliwe też w przypadku obecnego rządu ukraińskiego, który liczy na to, że dzięki powiązaniom z koncernami zachodnimi i wpływom w Brukseli uda im się pewne rzeczy wywalczyć. Bo pamiętajmy, że teoretycznie, jeżeli chodzi o handel, to Polska nie ma takich prerogatyw, żeby decydować o wprowadzeniu jakichś ceł czy jakichś innych ograniczeń. To, co my wprowadzamy, no to jest takie rozwiązanie awaryjne, które teoretycznie nie powinno mieć miejsca. No ale praktyka pokazuje co innego, oczywiście.
Oczywiście, ale pokazałeś dokładnie w tych kilku zdaniach, na czym polega problem. To znaczy, jeżeli to zboże, jeżeli ma się opłacać, to tylko do Unii Europejskiej. Jeżeli trafi do Unii Europejskiej, a tego jest zboża bardzo dużo, jest tanie, no to polskie produkty rolne automatycznie nie będą konkurencyjne i polskie zboże i będziemy my mieli. I tu jest... Znaczy wiesz, no tu jest proste. Ukraińcy musieliby się podzielić tym zyskiem po prostu z Polską. Tak jest. Dobrze, to teraz jeszcze Rosja. A jaki procent rosyjskiego eksportu, bo wszyscy wiemy, wiesz, że Rosja stoi na gazie i ropie, a zboże. Wiemy, że Rosja też ma tam na Powołżu bardzo żyzne tereny. Jaki procent rosyjskiego eksportu to jest zboże? I 1/3. O! To na mnie, ta wiadomość na mnie zrobiła duże wrażenie. Czyli to rozumiem, dużo, że... czy mało, bo nie rozumiem. 1/3, nawet trochę mniej. Dużo. To bardzo dużo, bardzo dużo. A, okej. Okay. No Ukraina więcej eksportowała, jeżeli patrzymy na w stosunku do produkcji. No, Rosjanie inaczej. W zeszłym roku oni wyprodukowali 150, a więc była 1/3. W tym roku jest problem, bo oni wyprodukują mniej, tak 120-130 milionów. Zobaczymy, ile wyeksportują. Prawdopodobnie mniej wyeksportują, no bo będą musieli wyżywić swoich obywateli. W zeszłym roku wyeksportowali więcej, no bo tak mówi się, że do 10 milionów nawet. Myślę, że to przesadzone liczby, ale są takie też szacunki. Ukradli zboża. Ale ty mówisz o tonach, tak? 10 milionów ton. Tak, ton. Tak. 10 milionów ton ukradli Ukraińcom, tak się mówi, że do 10. Niektóre szacunki mówią tam powiedzmy o 6. No i w zeszłym roku mieli wyjątkowy rok, jeżeli chodzi o pogodę. W tym roku tak dobrej pogody nie będą mieli, a więc mówi się, że 120-130, bliżej 120 milionów ton zbóż wyprodukują. No tak, zwróćcie Państwo uwagę, że to nie jest przypadek, że Rosja ostatnio tak zaciekle niszczy infrastrukturę przesyłową ukraińską w Odessie. Nawet chyba wczoraj był wielki atak rakietowy na Odessę, na te doki, na port, również na tę całą infrastrukturę w delcie Dunaju. Natomiast powiedz mi, czy rozumiem, że element planu jest taki, że jeżeli przyblokujemy Ukraińców, to przynajmniej na tych rynkach afrykańskich tego... i innych egzotycznych, Rosjanie przyjdą ze swoją ofertą, proszę bardzo, to kupujcie od nas to zboże. To jest trochę taka wyeliminowana. Tak, trochę tak. Bardziej chodzi o Chiny, bo pamiętaj, są jak gdyby, tak, chodzi o to, żeby Ukrainę wyprzeć z Chin. Ukraina, był to ważny kierunek eksportowy dla Ukrainy, czyli ten chiński. I prawdopodobnie Rosjanie chcą podpisać z Chińczykami kontrakty długoterminowe, na przykład na 2-3 lata, być może nawet dłużej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, do Afryki chcą wysłać zboże gorszej jakości, które często jeszcze zalegało na magazynach, no i które nie spełnia, w odróżnieniu od zboża ukraińskiego, które było dobrej jakości, w większości, nie spełnia no, jakichkolwiek tak naprawdę wymogów. Zresztą Rosjanie tym się chwalą, tak? Mówią otwarcie, że nie mogą sobie pozwolić na wysłanie do Afryki dobrej jakości. To dobrej jakości zboże pójdzie do Chin. No tak. A co, drodzy Państwo, będzie... A to, wiesz, drugiej do Afryki. Tak. A to, drodzy Państwo, będzie miało taką konsekwencję, że będzie miała jeszcze więcej juanów na kupowanie jeszcze więcej chińskich produktów i cała historia się znowu... Tak, bo tam jeszcze grozi Rosji deficyt po raz pierwszy i to jest problem, bo w czerwcu oni odnotowali, co prawda teraz to zamienili, że niby była nadwyżka, natomiast po raz pierwszy odnotowali deficyt płatniczy, czyli wiesz, w ogóle zmienia się taki, jak mówiliśmy sobie, czy rosyjska gospodarka sobie radzi dobrze, pojawia się problem tego typu, że ta gospodarka z takiego dużego eksportera surowców zaczyna być importerem towarów, a nie mają rynku wewnętrznego. To nie są, wiesz, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, nie wiem, nawet Polska, żeby mogli sobie pozwolić na to, żeby te towary importować w takiej ilości.
A więc tutaj chodzi o to, żeby sobie poprawić wyniki, szczególnie jeżeli chodzi o wymianę z Chinami. No bo tam nagle zaczyna się dziać to, co w większości krajów w wymianie z Chinami. Chiny zaczynają mieć nadwyżkę. I to grozi również Rosji. No tak, muszę ci powiedzieć, że pasjonujące są te ekonomiczne skutki wojny. To jest bardzo, drodzy państwo, krucha struktura, ekonomia, stosunki handlowe między państwami. Wykształtuje się to dziesięcioleciami poprzez ewolucję i nagle po prostu wielkie potrząśnięcie systemu. Konsekwencje, jak państwo widzą, dla Rosji są bardzo poważne. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Moim gościem, drodzy państwo, był Paweł Jeżowski, kanał, który państwu polecamy, Kremlinka Show i Kapitalny Blok Ekonomiczny, Ekonomia Rosji. Jeszcze raz. Rosji.pl. Tak jest. Dzięki. Na koniec chciałem podziękować naszym widzom oczywiście. Kciuk dla was, dziękuję, że obejrzeliście ten program. Nie mogę uwierzyć, że od naszej ostatniej rozmowy z Pawłem minęło już pół roku. Czas pędzi. Dziękuję, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Bez waszego wsparcia nie bylibyśmy w stanie tak prężnie działać. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki, Red is Bad i książki. Na koniec kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.